Zapraszam cię na stronę Pirates Lab, gdzie w bardzo prosty sposób możesz kupować, wymieniać i sprzedawać swoje skiny. Na stronie dostępne są również konkursy, gdzie po spełnieniu kilku prostych wymagań masz szansę zdobyć skiny całkowicie za darmo. Możesz również wykonać specjalne zadania, dzięki którym możesz zdobyć darmowy balans na stronie. Z kodem promocyjnym Cropsy otrzymasz aż 35% bonusu do doładowania. Link w opisie. No witam cię bardzo serdecznie, moi widzu kochany. Na Case Hugu jeszcze challenge'a od 100 zł do kosy nie robiliśmy, więc trzeba oczywiście to zmienić. 100 zł, tyle oczywiście mamy na dzisiejszy challenge i próbujemy zrobić z tego oczywiście kosy. Zaczniemy sobie ze skrzynką Nitro V1, do tego dorzucimy sobie Head Driver 7 zł. Generalnie tutaj widzę jakieś podchody pod pierwszy event na Case Hugu się szykują, więc na pewno będę to obserwował z niecierpliwością, ale generalnie, kurczę, nagrywam teraz dla was filmy na zapas, więc bardzo mnie to boli, że wy pewnie jakoś za tydzień zobaczycie tak naprawdę, jeżeli faktycznie nowy event wleci. Znaczy, kurczę, jest to pierwszy event na Case Hugu, więc w sumie nie wiem też, jak to ma do końca wyglądać, ale widzę, że skrzynki jakby eventowe już się chyba pojawiły. Tak mi się właśnie wydaje, no bo mamy tutaj właśnie Summer Vibe i mamy tutaj właśnie kilka nowych skrzynek, a tutaj mamy właśnie, że coming soon, dołącz do eventu, więc nie wiem, czy to po prostu jakieś tryby są szykowane na ten event, ale generalnie no otwierając skrzynki możemy sobie zdobyć te diamenty eventowe, nie? Więc no chyba już trochę tak to wskazuje, że event wystartował, więc no spoko, zawsze jakieś urozmaicenie, tak? 19 zł, no jest to skrzynka, którą możemy otworzyć jak najbardziej, ale no właśnie, przez czwartek mi się na szybkim kliknęło, więc no odpuszczamy raczej chyba otwieranie skrzynek normalnie i wracamy jednak na bitwy. No generalnie super sprawa, że można te skrzynki sortować na Case Hugu, no to jest takie ułatwienie życia, no naprawdę przysięgam, Case Hug, kocham was, serduszko dla was, naprawdę uwielbiam was. Tak mi się przyjemnie otwiera skrzynki na Case Hugu, że no naprawdę zajarałem się skrzyneczką tutaj na nowo. 15 zł, koszt takiej bitwy na dwie osoby. Lecimy. Generalnie oczywiście przypominam również o cashbacku, że im więcej oczywiście gracie, to ten cashback oczywiście będzie większy i jakby no po prostu część z tego, co wydajecie, tak naprawdę do was wracam. I oczywiście też możecie sobie codziennie skrzynki otwierać, jak wbiliście dany level. To jest super sprawa, bo codziennie, co 24 godziny, możecie otwierać skrzynki za free, adekwatne oczywiście do waszego levela, więc super, naprawdę super. A z kodem Cropsy oczywiście, no kodzik Cropsy trzeba użyć, jak chcesz oczywiście wygrać skina. Sub z dzwonem, łapa w górę oczywiście pod filmem, dąż na Discorda, bo tam też są konkursy dla osób na Discordzie. Bitwa przegrana, 39 zł niestety, mamy jeszcze 67. Oczywiście, no właśnie, dąż na Discorda i użyj oczywiście kodu Cropsy na Case Hugu. Wystarczy, że zalogujesz się z linku, zapisujesz zielony plusik i jakby, dajmy na to, chciałbyś sobie wpłacić blikiem, no to wpisujesz sobie tutaj oczywiście kodzik Cropsy przez Wex i oczywiście 10% więcej dostajesz do każdej wpłaty, możesz go używać do woli tego kodu, ciśnij gościu i oczywiście dwie skrzynki na star za free otrzymujesz, a jak z kodem Cropsy wpłacisz sobie, dajmy na to taką dyszkę, to możesz dołączyć do tego giveawaya, więc zapraszam cię oczywiście serdecznie. Linki na skinsforfree.pl bądź w przypiętym komentarzu, a my ciśniemy tutaj dalej z bitewkami na te skrzynki, żeby spróbować oczywiście tą kosę zrobić. No tutaj skrzynka koguta, to sobie wrzucimy z trzy takie. Gummy Love, okej, okay, wygląda spoko, ale generalnie no tyle jest tu skrzynek, że ja naprawdę chciałbym wszystkie naraz najlepiej przetestować, ale no niestety tak się, znaczy może by się dało. Może by się dało, ale kurczę, no to jednak troszkę większy budżet byłby na to potrzebny. Nawet jak są te skrzynki no, troszkę tańsze, tak? Ale zobaczmy, tutaj pierwsze otwarcie mamy po Glocku. Totalnie nie wiem, czy to są skrzynki procentowe, czy jakieś takie normalne. Przekonamy się tak naprawdę w praniu. Złotóweczka tutaj dla nas. Przypominam, że bitwa za 23, więc w teorii, no taki Gummy Love coś tu powinien lepszego sypnąć. Ale właśnie, no co to jest za Glock? 44, no właśnie, ale teraz skrzynka za 7 zł i ile to kosztuje, proszę mi powiedzieć? 4,72, okej, okay, mamy przewagę. Ostatnia skrzynia, bardzo ważna, jest to Mag Swag i no i zasłegował nas, także niestety tutaj tą bitwę przegraliśmy, ale chodźmy na stronę główną może tutaj. Tak jak wspomniałem, oczywiście levelować, możecie sobie coś dołączyć, giveaway'a tutaj płacić oczywiście na Case Huga, a my właśnie widzimy taką fajną opcję, jak tutaj sortowanie po procentach, dajmy na to, że skrzynka procentowa, nie? Na tym to polega i tutaj mamy, no, różne tak naprawdę skrzynki, mamy oczywiście Case Pizza tutaj, jedna z moich ulubionych skrzynek, 5% chip, no 5% to jednak na dzisiejszy film
trochę za mało. Ale taką szczynkę Duck Love, no ja bym to chciał zobaczyć, co tu jest i ją ewentualnie zaatakować. No bardzo ładnie, naprawdę tak pięknie teraz Kejsak wygląda, że no normalnie nie mogę się nacieszyć, stary. 4 złote, taka jedna szczynka, więc spróbujemy. To oczywiście tej petki trafić nie chcemy, więc sprzedajemy, otwieramy jeszcze raz i zobaczmy, jak będzie teraz. Jezus, mi tu kosa przed oczami przeleciała. Myślałem, że doleci, ale mamy 2 złote, więc jest to połowa straty. Znowu niestety grotto. Spróbujmy może 3 na raz otworzyć, co? Tak kurczę, nie wiem, mam wrażenie, że wydając 12 zł, może coś tutaj nam się poszczęści. I patrz! 35 zł! Stary, zawsze miałem łeb do interesów, tak? Pamiętaj, że trzeba wiedzieć po prostu, kiedy odpuścić. Trzeba wiedzieć, kiedy przestać. Jest to oczywiście złota zasada tutaj od wuja dla ciebie. Skrzyneczkowa taka porada. Totalnie zafryte. Zobaczmy, coś takiego, 35 zł. Zobaczmy, wrzucamy i liczymy oczywiście, że bitwę uda nam się wygrać. Jakbym chciał tak bardziej YOLO zagrać, to pewnie bym zrobił tę bitwę po prostu na 3-4 osoby. I wtedy próbował po prostu takiego jednego mocnego, wiesz, jeden mocny strzał trafić. Ale ja wolę tak bardziej zachowawczo na 2 osoby. Chociaż może to jest błąd, nie wiem. Napiszcie w komentarzu, jak wy uważacie. 6 zł, szynka Desert Eagle. I chyba mój tutaj będzie droższy. Złoty 48, no to nie jest tutaj deal, na którego bym polował. Po awupce tutaj. No 7,60 teraz. No powiem tak, będzie tu naprawdę close. Przegrywamy różnicą 3 zł. No nie, no na pewno to nie będzie droższy od Krakena. No właśnie, 26 zł. I powiem tak, no pierwszy challenge na Case Hago tutaj od zera do kosy. No tak, no klasycznie bym powiedział tutaj idzie. Do or die, okej, brzmi groźnie, wrzucimy sobie coś takiego. A ile ja mam w ogóle budżet? 29 zł. No dobra, czyli trzeba to w skrócie jakoś bardzo zachowawczo, coś takiego. Możemy sobie na takie coś pozwolić? Możemy, więc zróbmy taką bitwę. Zróbmy ją na 3 osoby i jeżeli się uda, no to jakkolwiek będziemy jeszcze mogli próbować. No a jak nie, no to niestety będzie to batla na minus. Pierwsze otwarcie CZ-ka, no ale bot i samu trafia KOH za 137 zł. Więc stary, mogłeś to być ty. Jakbyś sobie skodę. Nie mogę. I ja trafiam takiego skina ze skrzynki za 11 zł. Ja trafiam takiego skina ze skrzynki za 11 zł i ja to przegrywam. Nie no, dobra. Dzięki serdecznie za oglądanie. No tu była połowa kosy, stary. Albo większa część kosy w jednej takiej bitwie. Jakbyś to był ty, no to za 29 zł może już byś miał, no, większą część kosy.